Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gości Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj odwiedził nas Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm, którego witam serdecznie w ten słoneczny poranek. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pośle. Pani, dzień dobry państwu. Przyjechał pan do Wałbrzycha wręczyć nagrody w konkursie, który ogłosił pan przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kartka do Europy. Kto to uczestniczył w tym? Do kogo był skierowany? To dla dzieci, dla młodzieży szkolnej. To już nie pierwszy konkurs, bo rok temu pierwsza przymiarka. To tak bardzo nie miało związku z wyborami akurat, ile z 15-leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tu w Wałbrzychu, w regionie sprawy europejskie, no, dzięki inicjatywie prezydenta Szołemyja, radnych, że to jest Rok Europy w Wałbrzychu, no, są bardzo żywe, więc cieszę się bardzo, że tyle prac napłynęło. Dzisiaj się spotkam z laureatami. Myślę, że nagrody się spodobają, bo też jest wycieczka do Sejmu, do Warszawy. Więc myślę, że to jest coś, co wszyscy powinniśmy robić, wszyscy politycy, to znaczy edukować, zachęcać młodych do polityki, bo ja mam nadzieję, że właśnie ci uczestnicy następców będą głosować, nie na mnie, czy wszystko jedno, nie głosują na kogo chcą, ale żeby uczestniczyli w demokracji, żeby wiedzieli, żeby co jest dla nich ważne. Mm-hmm. Tak, więc tu gdzieś trzeba zaczynać. Wydaje mi się, że jeżeli jest tak, że w tych rocznikach 18 lat, 30, tak mało osób uczestniczy w wyborach, to tak, gdzieś coś trzeba z tym jako zrobić. Rodziny, szkoły, środowiska popełniamy błąd. Młodzi muszą wiedzieć, że głos ich jest ważny, a dla kilkunastolatka czy jeszcze młodszych właśnie rysunek, obrazek i wycieczka jako perspektywa, myślę, powinny być tutaj czymś bardzo fajnym. Się cieszę na i jest zainteresowanie, tak, napłynęły tak, kartki. Napłynęły, wybór był bardzo trudny, bo widać, że wiele dzieci dużo serca włożyło w tę pracę, także to jest taki moment bardzo dużej satysfakcji dla mnie, że można coś takiego robić. Cieszę się dzisiaj w Akwazdroju, spotkanie laureatów, także to też jest okazja, żeby sobie fajnie pogadać z młodymi ludźmi. Jasne. No tak, panie pośle, ale to jest taka miły fragment pana działalności, a druga rzecz to działalność polityczna. Jesteśmy świeżo po wyborach do Europarlamentu. Koalicja Europejska niestety nie zdobyła oczekiwanego wyniku. Wygrał PiS sporą przewagą. I teraz jeszcze okazuje się, że PSL postanowił do najbliższych wyborów parlamentarnych, krajowych, iść samodzielnie, czyli odłączają się od koalicji europejskiej i nawet już ogłosili taki zarys programu. Co pan na to? Trudno powiedzieć, że się odłączają od koalicji europejskiej, bo koalicja europejska była na wybory europejskie i tu każdy z partnerów rezerwował sobie prawo do tego, że po wyborach oceni, co chce robić dalej. Ja nie odebrałem tych wypowiedzi prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza jako deklaracji samodzielnego startu. My rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, Grzegorz Schetyna się spotykał z prezesem Kosiniakiem i dla mnie takim ustaleniem, publicznym zresztą, jest to, że jest cały czerwiec na rozmowy, na konstrukcje, na oceny, więc dziś śledziłem rano wypowiedzi liderów PSL-u. Mówią, że nic nie jest wykluczone, każde rozwiązanie jest możliwe. Więc zobaczymy, ja tu nie chcę przesądzać. Ruszamy do budowy list i konstrukcji na przyszłe wybory. Mamy posiedzenie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w sobotę. Tam będziemy rozmawiali o tym, co wynika z tych wyborów i co dalej. Także myślę, że z PSL-em, z którym jesteśmy w sojuszu od 2006 roku, 13 lat, to jest bardzo dużo. Znamy się dobrze, mamy do siebie zaufanie, rozumiemy. Tyle lat prycza w pryczę, tak, coś musi z tego rozumiemy wyniknąć. Ten ton ocen, tak? To znaczy to, co PSL mówi o tej obawie, że chcą być w centrum, że się czują tutaj taką partią chadecką, czyli chrześcijańsko-demokratyczną, więc będziemy rozmawiali i szukali najlepszego rozwiązania, więc myślę, że ci, którzy dobrze życzą opozycji, powinni być spokojni, że na koniec czerwca takie rozwiązanie będzie. To będzie czas, ten czerwiec będzie takim czasem podkreślania swojej tożsamości przez wszystkich i zajmowania pozycji przed wyborami. Ważne, żeby był dialog, ważne, żeby nie było kłótni, jakichś połajanek, a sądzę, że ci, którzy
jeszcze przez kilka tygodni temu się obawiali o pozycję prezesa Kosiniaka-Kamysza. Widać, jest mocna. Jest mocna, tak, to prawda. PSL wziął 3 mandaty do Parlamentu Europejskiego w bardzo dobrym stylu, te wszystkie 3. Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski. Paru się otarło o mandaty, więc myślę, że no oczywiście wszyscy by chcieli, żebyśmy wygrali z PiS-em w tych wyborach, uczestnicy Koalicji Europejskiej. Natomiast PSL, jak sądzę, może mówić tutaj o satysfakcji, bo ich kandydaci się po prostu sprawdzili. Tak? Znaczy to tutaj się nie da gdzieś zadekretować przy zielonym stoliku. No. Oczywiście decyduje kartka w urnie, oczywiście. A panie pośle, czy to sformułowanie Koalicja Europejska, ono już się zadomowiło, czy już zapadła decyzja, że nadal będzie ta nomenklatura obowiązywać? Koalicja Europejska, nawet jeśli to będą wybory krajowe? Jak nie ma takiej decyzji. Do wyborów samorządowych szliśmy jako Koalicja Obywatelska, do europejskich jako Koalicja Europejska. Mhm. I jesteśmy przed decyzją, jakie hasło, jaki znak będzie towarzyszył nam przy wyborach parlamentarnych jesienią. Tutaj jest kilka kwestii. Po pierwsze, ta konstrukcja polityczna, to o czym mówiliśmy, kto się znajdzie w tej koalicji. Po drugie, jest kwestia wyborów do Senatu. Tutaj wszyscy od PSL-u po wiosnę Roberta Biedronia deklarują chęć wspólnego bloku opozycji, jeśli chodzi o wybory do Senatu. Tutaj mamy okręgi jednomandatowe. Czyli tak naprawdę powinniśmy jako opozycja jednego kandydata wystawiać w okręgu wałbrzyskim i w pozostałych okręgach w Polsce. Więc to jest trochę pracy, żeby to dobrze wszystko skonstruować. Tak, to jest znacznie też więcej okręgów niż przy wyborach europejskich, znacznie więcej kandydatów, więc trzeba te listy i konstrukcję polityczną bardzo dobrze ułożyć. Panie pośle, no wiadomo też, że no trzeba zaproponować wyborcom jakieś programy. No, ogromna przewaga PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazała, że na wyborcach nie robią już wrażenia ani afery pedofilskie w kościele, ani jakieś kombinacje finansowe rządzących. Po prostu nie ma to dla nich większego znaczenia. Co pan o tym sądzi? Bo to tak nie najweselej wygląda. Analizujemy wyniki tych wyborów bardzo wnikliwie, okręg po okręgu, patrząc miejscowość po miejscowości, bo myląc się w osądzie, co zaszło, łatwo popełnić błędy na przyszłość. Więc trudno jest teraz jednoznacznie zawyrakować, jakie były przyczyny. No poza tym, że była wyższa frekwencja we wschodniej Polsce, że zaskakująco ułożyła się frekwencja na wsi i w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców. Więc tutaj jest mnóstwo materiału do przemyśleń. Natomiast te wybory nie unieważniają rządów PiS-u. Nagle nie zniknęła, nie wiem, kumulacja roczników i chaos w szkołach, nie zmniejszyły się kolejki do lekarzy i również te poważne afery, czy afera Srebrnej, wież prezesa Kaczyńskiego, czy wątpliwości wokół majątku premiera Morawieckiego, one nie zniknęły, tak? Nasz wynik 38% daje bardzo mocny mandat do dalszego domagania się wyjaśnień. On jest i tak też wyższy niż wcześniejsze sondaże wskazywały, tak, więc prawda? Ja sądzę i kto nie wierzy, niech spojrzy na to, co mówił prezes Kaczyński po wyborach. Ostrzega przed triumfalizmem swojej koleżanki i kolegów. No naprawdę ta różnica, oczywiście dziś to jest 7%, wygląda na dużo, to jest 1 000 000 głosów, czyli tak naprawdę 500 tysięcy ludzi może zmienić zdanie i się wszystko tutaj może zmieniać. I ja uważam, my mamy jeszcze bardzo duże rezerwy. Jesteśmy w stanie tutaj jako opozycja szukać tych rezerw. To jest chociażby frekwencja na Dolnym Śląsku, czy w takim mieście jak Wrocław. No Warszawa tutaj znacznie bardziej poszła do wyborów niż Wrocław. Więc sprawa jest otwarta i mówię to nie z takiego optymizmu, tylko tak naprawdę wszystko jest możliwe jesienią i ani afery PiS-u nie zniknęły. Oczywiście chcemy mówić nadal i mówiliśmy w tej kampanii również o rzeczach, o projektach, pomysłach pozytywnych. Europejski program ochrony zdrowia, europejski program walki z rakiem, różne przedsięwzięcia naprawdę w obszarach, które są ważne dla ludzi. Polityka senioralna, Wałbrzych,
miasto seniorów tak naprawdę, Dzierżoniu, Świdnica. Tu musimy szukać konkretnych rozwiązań. Więc ja mówię koleżankom, kolegom w czasie tych rozmów w Warszawie, jeśli my wygrywamy w Wałbrzychu z PiS-em, Wałbrzychu tak ciężko doświadczonym przez historię ostatnich 30 lat, wiadomo, upadek kopalń, upadek wszystkiego. Pamiętamy, jak Wałbrzych wyglądał. Taka powszechna bieda. Tak. Więc jeśli tu wygrywamy, jeśli wygrywamy w Gołdapi, byłem 2 dni przed wyborami, na zupełnie drugim końcu Polski, to wiem, że to jest efekt pracy, efekt dobrego przywództwa, tak jak przywództwa prezydenta Szołemeja w Wałbrzychu. No i dotarcia. I dotarcia do ludzi. Tak? Wcale nie jest tak, i mówię to z perspektywy osoby, która no, w każdej ze swych ról zawodowych od kilkunastu lat po prostu dużo jeździ po Polsce. Znam bardzo dobrze i mniejsze miejscowości, i większe. To nie jest tak, że wschód Polski jest biedniejszy, a zachód zamożniejszy. To nieprawda, to nie jest tak. Spójrzmy na gminy tutaj w dawnym województwie wałbrzyskim, te sudeckie, podupadłe, z bezrobociem, nadal bezrobociem. Naprawdę na Podkarpaciu w wielu miejscach jest znacznie lepsza sytuacja. Ta mapa powiatowa zamożności, przemysłu, dochodów jest zupełnie inna niż tak się ludziom wydaje, więc tutaj musimy po prostu umieć docierać do tych ludzi, którzy właśnie w mniejszych miejscowościach. Znaczy ja mówię tutaj koleżankom, kolegom, znaczy nie tylko Wałbrzych, ale ważny jest Boguszów, Jedlina, nie tylko tak. Dzierżoniów, ale ważna jest Bielawa i Pieszyce. To są te mniejsze miasta i one muszą mieć ofertę, bo tak, takie miasta jak Wałbrzych, miasta, które były stolicami województw, lepiej, gorzej, ale sobie jakoś radzą. Mają zaplecze kulturalne, są prostu, uczelnie, tak. PWZ-y, filie. Miasta powiatowe, nawet są instytucje powiatowe, komendy, inspektoraty, miejsca pracy. Natomiast życie. Rzeczywiście najtrudniejsza sytuacja jest w tych miastach do 50 tysięcy. Młodzi wyjeżdżają, tak, bo zostają nie mają co starsi, robić. Nie ma specjalnych perspektyw rozwojowych. Jakieś tam pieniądze są na różne przedsięwzięcia, ale one nie zmieniają tutaj jakości życia, więc bardzo mocno chcemy wyjść do takich miast, przypominając takie projekty jak Schetynówki, jak takie przedsięwzięcia jak świetlice, jakieś domy kultury, pomyślenie w Europejskim Programie Ochrony Zdrowia nie tylko o szpitalach powiatowych, mocno to pokazywaliśmy przed wyborami, ale o ośrodkach zdrowia w małych miejscowościach, tak? Więc musimy szukać tutaj i pomysłów, i wyborców też, i bezpośrednio do nich wchodzić. To jest tak, że jednak proporcje ludzi w Polsce nie da się ani oczywiście małymi miejscowościami wygrać, ani dużymi. Wielkie bloki muszą mieć ofertę dla wszystkich i docierać dla wszędzie. Wszystkich. Oczywiście. To panie pośle, mam wrażenie, że właściwie nadal trwa kampania, która się zaczęła przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i tak wygląda na to, że to już się trzeba brać do roboty, mimo że wybory będą być może w październiku. To ta kampania już się chyba zaczęła, także sądzę, że będziemy pana gościć. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie, nie tylko w związku z kampanią. Ja oczywiście dużo jeżdżę też i po całej Polsce, więc w wyborach i europejskich, samorządowych, no właśnie, ale to jest ogromne doświadczenie i też będąc w różnych miejscach w Polsce ogromnie doceniam to, co się w Wałbrzychu dzieje od kilku lat i to, jak powiedzenie właśnie w Bielsku Podlaskim czy w Kołobrzegu o Wałbrzychu, ludziom Wałbrzych zaczął się dobrze kojarzyć i to jest zasługa ludzi, którzy w tych pracują. Trudnych warunkach wzięli sprawy w swoje ręce i zmieniają Wałbrzych. Także sądzę, że ta europejska mobilizacja Wałbrzycha jest świetnym przykładem dla innych na najbliższe miesiące. Jasne. Panie pośle, to liczymy w takim razie na bieżące informacje, a dzisiaj bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej na Sejm. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.